Po raz drugi w historii zorganizowano Powiatowy Dzień Sołtysa. Uroczystość, która miała miejsce w Centrum Powiatowym Iskra, była doskonałą okazją do podziękowania sołtysom za ich ciężką pracę. Dla integracji każda wymiana doświadczeń jest przede wszystkim bardzo owocna dla końcowego efektu. A jeżeli przy tym mamy przysłowiowe 5 minut, w czasie których możemy podziękować sołtysom za ich codzienną pracę, za kontakt, można powiedzieć, taki bezpośredni z mieszkańcami, to z pewnością stanowi to jakąś wartość dodaną. Natomiast też to jest okazja do takiej chwili odetchnienia, chwili wręcz może zapomnienia. Pamiętajmy o tym, że niektóre sołectwa są oddalone, chociażby od stolicy powiatu pińskiego, o 70-80 km. Więc to też okazja z naszej strony, żebyśmy bardziej się pokazali, żebyśmy mogli chociaż w pigułce pokazać, co robimy każdego dnia na rzecz naszych mieszkańców, bo wiadomo, inne zadania ma sołectwo, inne zadanie ma gmina, inne zadanie ma w końcu powiat. I przede wszystkim tego typu spotkania służą wzajemnej edukacji, pogłębianiu współpracy i ja myślę, że też dobrej zabawie. Na miejscu oczywiście tłumnie pojawili się bohaterowie dnia, a więc sołtysi. Nie ukrywali oni, że takie wydarzenie to nagroda za codzienną pracę na rzecz lokalnej społeczności. Nie, mam przyjemność być pierwszy raz, także no, jestem zaskoczona i bardzo dziękuję panu staroście, że zaprosił nas sołtysów i mogliśmy gościć tutaj. Chciałabym wiele zrobić dla naszego sołectwa. Bardzo dużo nam pomaga tutaj pani dyrektor szkoły podstawowej w Gleśnie. Współpracujemy razem, organizujemy Dni Glesna, Dzień Dziecka. Oczywiście, że razem współpracujemy, razem ze sołtysami, razem koła gospodyń wiejskich, razem z ochotniczymi strażami pożarnymi. Wspieramy się na co dzień po prostu w działalności na rzecz społeczeństwa. Myślę, że jak najbardziej się odnalazłam, bo nie jestem człowiekiem, który się szybko wycofuje, zakładam sobie jakieś cele i po prostu do nich dążę. Jest mi niezmiernie miło, że mam zaufanie i społeczeństwo mojej małej miejscowości gminy Szydłowo wybiera mnie na to zaszczytne stanowisko. No, sołtys to nie jest tylko przedłużenie samorządu terytorialnego, to nie jest tylko funkcja taka stricte społeczna, że dbamy o to, żeby inwestowano w nasze miejscowości, żebyśmy razem się zbierali, coś tam robili, przygotowali do dożynek, do różnych imprez. Sołtys to też jest, tak powiem szczerze, taki trochę jakby, no przepraszam, może nadużycie, jakby ksiądz. Ludzie często dzwonią, mają jakieś tam problemy swoje prywatne, dzwonią, pytają, czy mógłbym coś pomóc, czy zająć się, czy w jakiś sposób doradzić. Sołectwa powstały już przed wojną. Po zmianie w 1999 roku wiele ekip rządziło w powiecie pilskim. No jednak nie zdarzyło się tak, żeby któryś zarząd powiatu pilskiego, czy któryś starosta, jak nasz teraz starosta Eliusz Komarowski, zorganizował takie dni powiatu pilskiego dla sołtysów. Jest mi z tego niezmiernie miło i bardzo mu dziękuję. W momencie, kiedy mnie wybrano na tego sołtysa, nie zdawałem sobie sprawy w ogóle, jakie obowiązki na mnie będą spoczywały, a w tej chwili mogę powiedzieć, że czuję się bardzo dobrze. Mówią często takie słowa, że jest trudna praca, ciężka praca. Być może jest, chcąc być dobrym sołtysem dla społeczeństwa jest to i może ciężko, ale przyjemna na pewno jest. Przyjemna, bo te owoce, jak się widzi potem, jak się wykona jakąś pracę ze społeczeństwem, z mieszkańcami, to daje dużą radość. Ja jestem dumny w tym roku akurat, bo w tym roku mam nową drogę i to robiło starostwo. Jeszcze jest jakby to nie odebrana, ale odcinek przez wioskę, mam piękną, wspaniałą drogę, gdzie długo na nią czekałem. Wydarzenie miało podniosły charakter i zostało okraszone występami artystycznymi. Warto dodać, że w gminach powiatu pilskiego funkcjonuje 111 sołectw, tylu też mamy sołtysów. Najwięcej sołectw, aż 23, jest w gminie Łobrzenica. Rzeczywiście sporo terytorialnie, mamy 23 sołectwa i tak jak solidnie pracują każdego dnia, tak dzisiaj również solidnie się stawili i rzeczywiście na scenie prawie brakowało miejsca. Bardzo się z tego cieszę, że sołtysi skorzystali z zaproszenia pana starosty. Bardzo sobie cenię to zaproszenie, bo ono integruje oczywiście cały nasz powiat, tak? Wszystkie nasze gminy i wszystkie sołectwa i to jest istotą funkcjonowania też powiatu pilskiego.
Myślę, że to wspaniały pomysł na taką uroczystość. W tym roku jest to już druga edycja Powiatowego Dnia Sołtysa. Co do uczuć, to dla mnie to jest takie święto sentymentalne, ponieważ sama kiedyś byłam sołtysem. Dla obecnych sołtysów to duże wyróżnienie, to podziękowanie za tą ich codzienną pracę. I tak jak kilka osób dzisiaj wspomniało, często jest to praca z ludźmi, która nie bywa łatwa, ale jeśli ktoś podejmuje się takiego zadania, no musi sobie tutaj z tym radzić, tak? Musi sobie działać, musi się sam jakby motywować, a też motywacją i taką satysfakcją później właściwie to są ci ludzie, mieszkańcy, którzy często pomagają w różnych przedsięwzięciach.